Jesteśmy po kolejnym bardzo trudnym spotkaniu. Początek meczu zdecydowanie pod nasze dyktando. Bardzo duże posiadanie piłki, kreowanie sytuacji, ale Śląsk bardzo dobrze dysponowany w defensywie. Potem chwila nieuwagi, stracona bramka postawiła nas w tym meczu w trudnej sytuacji. Spokojna reakcja w szatni, dobra zmiana po przerwie i potem każda kolejna doprowadziły do tego, że cieszymy się z kolejnych 3 punktów i ogromny szacunek dla mojej drużyny, że w tej trudnej sytuacji z przeciwnikiem, który grał bardzo fajną piłkę, dobrze zorganizowaną w defensywie, ale też i w ofensywie, udało nam się wywieźć z tego trudnego terenu 3 punkty. Mówiłem piłkarzom w szatni, że dobre drużyny odwracają losy spotkania i to może być dla nas też przełom. Nie zawsze będziemy wygrywać, nie zawsze będziemy wygrywać wysoko. Dzisiaj udało się odwrócić losy spotkania, potwierdziło się to, że ta szeroka kadra nasza gwarantuje odpowiednią jakość i każdy kolejny ruch, który zrobiłem z ławki, był bardzo ważnym elementem tego dzisiejszego zwycięstwa. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, uważam, że zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie. Strzeliśmy pierwszą bramkę. Tak trochę sobie taki scenariusz zaplanowaliśmy, bo byliśmy przygotowani na ten mecz bardzo dobrze i to było dzisiaj widać. Pierwsza połowa, uważam, mimo tego, że nie mieliśmy większego posiadania, ale mieliśmy go pod kontrolą, strzeliliśmy bramkę taką, jaką spodziewaliśmy się i czekaliśmy na ten moment, żeby trafić. No i teraz przychodzi moment, kiedy mamy sytuację 2-0 i to był taki kluczowy moment, kiedy mieliśmy trafić i praktycznie zamknąć ten mecz. Chwila nieuwagi, też muszę podkreślić, że Chojniczanka, bardzo wyrachowany i doświadczony zespół, wykorzystała dwa nasze błędy, stały fragment i piłka zagrana za linię, za naszą linię obrony, gdzie też tego spodziewaliśmy się, nie zabezpieczyliśmy tego, przegrywamy 2-1, no i w końcówce tak naprawdę też mamy sytuację, dochodzimy do sytuacji, kapitalna sytuacja Maria Dzika po bardzo dobrej akcji całego zespołu. No i to są te momenty, kiedy tak naprawdę powinniśmy zdobyć bramkę i trochę żałujemy tego, bo uważam, że ten remis, jak nie zwycięstwo, po pierwszej połowie było mocno w zasięgu dzisiaj i, no i cierpimy przez to niestety, ale głowy do góry i pracujemy dalej. Mamy 2 mecze, które przegrywamy, na pewno ten zdecydowanie lepszy. Patrzymy do przodu, młodzi chłopcy rozwijają się, popełniają swoje błędy. Wierzymy, że wyciągną wnioski i kolejne mecze, kolejne błędy, które będą się pojawiać, to już będą inne niż te, które wystąpiły w dzisiejszym meczu. Mimo tego, że przegrywamy, to występ Jechora dzisiaj uważam na więcej niż poprawny, czyli można powiedzieć na plus, dobry. Bardzo solidnie w defensywie, wyprowadzeniu piłki, tak jak chcieliśmy, przez jednego lub drugiego ze środkowych obrońców prowadzać też na dobrym poziomie, a przede wszystkim jest to twardy zawodnik, zdecydowany i dzisiaj pokazał te atuty i pokazał się, uważam, z dobrej strony. Jest to materiał, na którym możemy bazować w przyszłości.